Mam zaszczyt, obowiązek i wielką przyjemność zapowiedzieć kolejną parę. Parę z numerem drugim. Przyznam szczerze, że on od początku miał apetyt na zwycięstwo. Nie, raczej na pomaganie. Krakowski kucharz, wyjątkowy człowiek. Co zgotuje nam dzisiaj na tym parkiecie? Za chwilę się przekonacie. W tej półrocznej przygodzie towarzyszyła mu wspaniała, wybitna trenerka o niekonwencjonalnych technikach nauki tańca. Za chwilę się o tym przekonacie. Poznajmy parę z numerem drugim. Tomek był bardzo uważny, aczkolwiek on jest dość roztrzepany. Natalia była trenerką bardzo wymagającą. Szybko traci tą uwagę. Zaimponowała mi najbardziej to jej technika przekazywania informacji. To było wyzwanie, żeby starać się go ogarnąć w tych momentach, kiedy trzeba było skupić się na choreografii, na krokach i na figurkach. W związku z tym, że ja okazałem się wcale nie najzdolniejszym uczniem, ona musiała wzbijać się na wyżyny perswazji, żeby mnie do niektórych rzeczy przekonać, wyjaśnić mi je i to mi imponowało mi najbardziej. Najmilej wspominam moment reakcji Tomka na moje słowa. W chwili, gdy mieliśmy już praktycznie ułożoną choreografię, było tego naprawdę bardzo dużo, i powiedziałam: Tomek, to mi nie pasuje. To nie jest to, co ja widzę, co chcielibyśmy oddać w tym utworze. Zmieniamy to. I on od razu: okej, dobrze, róbmy. A najtrudniejszym elementem naszej współpracy było sprostanie jej wymaganiom, dlatego że ona bardzo dużo od siebie dawała, bardzo dużo zaangażowania i czasu mi poświęciła, w związku z czym liczyła też na efekty. Na dzisiejszej gali pokażemy wam Disco Foxa, taniec, który mnóstwo ludzi kojarzy doskonale, ale my chcemy go pokazać w nieco innej formie, odczarować go. Nasz taniec ma pokazać, że możemy się podnieść w każdej sytuacji. Cokolwiek nas spotka w życiu, koniec związku, koniec relacji, inne niepowodzenie, możemy sobie powiedzieć: I will survive. Sam projekt na pewno pozwolił mi poznać fantastycznych ludzi, którzy już na pewno zostaną, także po projekcie. Znalazłam niesamowitą energię. Dał mi nową szansę i nową możliwość na wyrażanie samego siebie. Odkrywanie swojego ciała, odkrywanie swoich uczuć i właśnie sposób ich wyrażania. I wiem, że to ze mną także zostanie. Miałam okazję trenować wspólnie z Masterchefem i poznać go, zobaczyć, jaka jest jego rzeczywistość, co on czuje, jak reaguje, jak próbuje walczyć ze sobą. To było genialne. Środki z wygranej chcemy przeznaczyć na Hospicjum Królowej Apostołów w Krakowie. To jest organizacja, która wspiera ludzi w końcowym etapie ich życia. Każdy powinien go godnie przeżyć i tam chcemy pomóc swoją wygraną. Jutro będzie bez treningu. I to jest smutne. Z drugiej strony to jest uczucie, może się wyśpię? Na pewno się to nie skończy. Na pewno to będzie dalej obecne w moim życiu. Życie zawsze niesie coś ciekawego. Na pewno będę kibicował kolejnym edycjom, które mam nadzieję, że będą. No, czuję smutek. Może będzie kolejne wyzwanie, a może to będzie kolejne Dance With Me? Dalej będę tańczył. Nic się nie kończy. To dopiero początek. Przed Państwem najbardziej roztańczony kucharz małopolski Tomasz Borecki oraz wyjątkowa instruktorka tańca Natalia Aksak.
Już za chwilę zatańczymy dla Państwa Disco Foxa. Do utworu I Will Survive zapraszamy! Disco Foxa zaprezentuje dla Państwa para z numerem drugim. Natalia Aksak oraz kucharz Tomasz Borecki. Szanowni Państwo, tak właśnie prezentuje się para z numerem drugim. Tomasz Borecki, Natalia Aksak. Wielkie, wielkie brawa. Na naszym parkiecie lądują pluszaki i inne symbole wielkiego uznania. Teraz zobaczymy, co o Waszej choreografii, o Waszym występie powiedzą nasi jurorzy. Jako pierwszą o opinię zapytam przewodniczącą naszego jury, Iwonę Pawlowicz. Już się boję. Czarna mamba zaczyna ostrzyć pazury, słuchajcie. Tomku, oczywiście bardzo Was podziwiam, naprawdę wszystkich. To, co zrobiliście przez cały okres, wiesz, pracy. Ja jako, wiesz, była tancerka, wiem, ile to kosztuje i zdrowia, i nerwów, i wszystkiego, ale też i tej przyjemności, o której mówiłeś. No ale jestem tu po to, żeby też oceniać. Uwaga, Tomku, jako show super, na 12 i pół, tak jak powiedziałam. Natomiast mamy teraz różne ale. Na początku bałam się, że jesteś głodny, ponieważ miałeś tak otwartą buzię, że myślałam, że czekasz, aż ktoś ci wrzuci am. Powiem ci tak, to jest i dobre, i złe, to teraz powiem. Czyli można to odebrać negatywnie lub pozytywnie. Wolałabym, żebyś zachwycał się tańcem w sobie, a nie sobą w tańcu. A ja tak trochę tutaj to widziałam. Pobudźcie teraz, jak ja tak mówię źle, to publiczność buczy, czyli i wtedy bronicie Tomka. Troszkę dużo fajnego show, za mało rytmu. Ale dziękuję za przypomnienie Disco Foxa. No cudowny taniec, dziękuję bardzo. Wielkie brawa dla Iwony. Mamy profesjonalną ocenę. Zobaczymy jeszcze, jak ten taniec podobał się naszemu jurorowi.
Tomkowi. Cześć, w ogóle witam serdecznie wszystkich, bo po raz pierwszy mogę coś powiedzieć. Tomku, pierwsza rzecz. Tak jak pani Wano poprzednio mówiła o Arkadiuszu, że zwróciła na niego uwagę przy pierwszym tańcu, tak ja się przyznaję, że zwróciłem uwagę właśnie na ciebie, że ty byłeś tą osobą, która wyszła na scenę i ja mówię, dobra, tu się będzie działo. Okay? I się zastanawiałem, co się wydarzy tak naprawdę w momencie, kiedy będziecie mieli swój występ, chciałem powiedzieć solowy, nie solowy, w sensie jak wejdziecie do swojej prezentacji tej ostatecznej. No i już przyznaję, że przy pierwszych ruchach się nie zawiodłem. Bo ja z kolei uwielbiam to, jak ludzie wychodzą na scenę i ja widzę, że oni po prostu cali są w tym, co mają zrobić, bez względu na to, co by się nie wydarzyło, czy robię to lepiej, czy robię to gorzej, po prostu są absolutnie w klimacie swojego występu. Ja jak pracuję z różnymi gwiazdami, z tancerzami, zawsze im powtarzam, zaczekajcie, powiem tą wersję takiej mniej, powiedzmy, wulgarnej, bo to zawsze tak robię, tak, mówię na zajechanie, nie na przetrwanie. I to był taki występ, że jak już wychodzisz na scenę, to to ma się po prostu dziać. I co ja jeszcze zauważyłem, co mi się mega podobało, mieliście masę, moim zdaniem, bardzo trudnych elementów, trudnych partnerowań, a dla osób, które nie tańczą, tak jak wiecie, obracanie, przytrzymywanie partnerki, danie jej możliwości, żeby ona to wszystko wykonało, nie jest łatwe. Więc ja to doceniam i uważam, że to był bardzo fajny występ. Gratulacje. Wielkie brawa dla Tomka. Ja chciałbym tylko odnieść się do tego, że my wybraliśmy utwór na podstawie naszych doświadczeń i przeżyć. I wiedzieliśmy, że wybierzemy piosenkę, w którą wejdziemy. I zrobiliśmy to dzisiaj. Weszliśmy po prostu w tą piosenkę, dlatego tak to właśnie wyglądało. Tomku, ale zobacz, jak to pięknie, jak my się potrafimy cudownie nie zgadzać ze sobą. I proce, i piąteczka, i to jest właśnie cudne. I to sprawia, że nasz program jest wyjątkowy i im nas więcej, tym weselej, a im bardziej różnorodnie jest przy panelu, tym ciekawiej. Tomku, proszę. Tak, żeby była jasność, ja też zwróciłem uwagę na tą otwartą buzię, ona też mi trochę przeszkadzała, jakby to za dużo, to, co za dużo, to niezdrowo, to też fakt, ale wolę w tą stronę, wolę ściągać w dół, nie? Otwarta buzia to myślę, że jest zdrowy objaw każdego kucharza. Trzeba próbować życia. To znaczy, życia. Że żyjesz i oddychasz. I stąd właśnie to konfetti. Po prostu wyglądacie bardzo apetycznie, a najbardziej Natalia. Natalia, dziękuję ci, kocham. Och, co za piękny gest. Mi nie pozostaje już nic innego, jak dać wam odetchnąć. Szanowni państwo, Natalia i Tomek, zapraszam was do Pokoju Gwiazd, gdzie już teraz czeka na was Eugeniusz oraz Gabrysia. I zabierzcie ze sobą Misia.